W Pomorskiej Szkole Wyższej odbyła się międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa Człowiek, Kultura, Edukacja. Mam nadzieję, że to spotkanie da nam wiele pięknych przeżyć. Będzie to dla nas taka uczta duchowa. Jak Państwo się orientujecie, referatów jest bardzo dużo. Na temat edukacji zdrowotnej i związanej z nią świadomości społecznej mówił dr Artur Ziółkowski z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Chciałem powiedzieć o tym, że my mamy w tym naszym mózgu już wiele lokalizacji, które reagują aktywnością bioelektryczną w sytuacji, kiedy na przykład staramy się zrozumieć zachowanie drugiego człowieka, albo w sytuacji, kiedy podejmujemy naszą decyzję, czyli w sytuacji, w której uruchamia się nasze sumienie. W sytuacji, kiedy oceniamy zachowanie drugiego człowieka. Te mózgowe mechanizmy mają swoją lokalizację. Ja mam taką nadzieję, że ta konferencja, na której mam przyjemność otworzyć jedno z pierwszych wystąpień, jedno z pierwszych tematów, że ona, tak jak w tym filmie Podaj dalej, że ona zaszczepi nie tylko w nas, ale też w tych, którzy potem się nami otaczają, tak, tą misję, bo dzisiaj od nauk społecznych zależy bardzo dużo. Te umiejętności społeczne, przecież one głównie są kształtowane przez specjalistów z obszaru nauk o kulturze, tak, z nauk o człowieku, ale nauk o kulturze i o edukacji. Podczas konferencji poruszono także temat związany z systemem wartości w funkcjonowaniu rodziny. A jeżeli chodzi o system wartości, to jest rzeczywiście taka kwestia, którą my bardzo mocno obserwujemy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie rodziny i zachowania również rodzicielskie, ponieważ dość wyraźnie widać współcześnie taką tendencję do uwzględniania przede wszystkim własnej perspektywy w sposobie myślenia i reagowania na pewne sytuacje oraz dokonywania czy planowania pewnych rozwiązań tych sytuacji, co ma niestety bardzo negatywne konsekwencje dla funkcjonowania dziecka i wpływa w sposób negatywny na jakby kształtowanie się emocjonalne przyszłych naszych pokoleń. Celem konferencji był interdyscyplinarny namysł nad szeroko rozumianą humanistyką w takich obszarach badawczych jak człowiek, kultura, edukacja. Udział w niej wzięli naukowcy z różnych dziedzin, którzy w ramach swoich badań zajmują się szeroko rozumianą humanistyką.